Basica. Podaj mnie telefon. Halo? Mówiłem, że tylko poważne oferty. Za tą audicę to ci mogę dać najwyżej kilo makaronu i dwie saszetki ryżu. Masz czas do 17, bo wtedy przyjeżdża poważny biznesmen ze Szczecina obejrzeć makaron i płaci w konserwach. Co prawda to są konserwy dla psów, ale jak się posoli, to podobno są dobre. Żegnam. Straciłeś mój czas, a czas to pieniądz, a pieniądz to makaron. Jessica, jesteśmy najbardziej wpływową rodziną na klatce u nas w bloku, ale nie zawsze tak było. Kiedyś pracowałem u złego prywaciarza. Nawet w soboty. Ale kiedy 3 dni temu zamieniłem żel antybakteryjny na apartamentowiec w Świętochłowicach, wszystko się zmieniło. Dzięki kilku mądrym ruchom ty i Piotr jesteście ustawieni do końca życia i macie tak. Jessica, idziemy szykować przesyłkę dla Kolumbijczyków. Uwielbiam zapach makaronu o poranku. Ojcze, Chińczycy z Wólki Kosowskiej dziękują za czekoladę i przesyłają dary dla ciebie. Oryginalny, trójwarstwowy. Jessica, pośpiesz się. Ojcze, spokojnie. Awionetka z Kolumbijczykami na dachu bloku ląduje dopiero o 17. Dorzucę chłopakom od nas coś ekstra. Świeżutki salceso za 12,90. Nawet u Pabla Escobara nie miały takich rarytasów. Janusz, co chcesz dzisiaj na obiad? Jeszcze raz. Kurde, ojcze chrzestny, jaką potrawę życzysz sobie skosztować na obiad? Grażitta, przygotuj mi frutti di conservi. Halo, panie premierze, nasza familia docenia to, że oszczędzacie i nie kupujecie nowych limuzyn. I jednocześnie oświadczamy, że na ważne spotkania międzypaństwowe pożyczymy wam Passata, żeby wam nie było wstyd. Słuchaj ta kurwa, nagrywamy te filmy, żeby poprawić wam humor i żebyś ta siedziały w domach, bo sytuacja jest naprawdę poważna. Jeśli nie macie jakiejś mega pilnej potrzeby, to nigdzie nie wychodźcie i zostańcie w domu. Tylko tak możemy powstrzymać tą epidemię. Trzymaj ta się kurwa.